lat. Ja bardzo się cieszę, że pan poseł Tomasz Poręba zaproponował, żebyśmy mieli razem to biuro, które ma państwu służyć. Państwu tu obecnym i wielu, wielu innym, którzy potrzebują wsparcia, solidarności, pomocy w rozwiązaniu różnych problemów, których wiele. Problemem dla mnie największym, najważniejszym, ale i najtrudniejszym jest sprawa przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Wiecie dobrze, najlepiej wy tutaj w Mielcu, że w Polsce można produkować znakomity wyrób rękami polskich pracowników, inżynierów. I z tego Mielec już jest znany na całym świecie. Niestety dla rządu, który odszedł, i to dobrze, że odszedł, to nie było takie oczywiste. Ta sprawa jest bardzo trudna. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, jak ona będzie rozstrzygnięta. Jest właśnie w trakcie rozstrzygania, w trakcie wielu ważnych rozmów. Mam nadzieję, że będzie rozwiązana po myśli Mielca i pracowników polskich zakładów lotniczych, w ogóle polskiego przemysłu lotniczego. Szanowni Państwo, ja działając wiele lat w Solidarności, wiem najlepiej, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów jest dialog, rozmowa, poszanowanie dla siebie nawzajem i po prostu szukanie dobrych rozwiązań. Nie ma w życiu łatwo i teraz też łatwo nie jest, ale damy radę, bądźmy solidarni, bądźmy razem. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory Mielec dobrze się rozwijał, teraz się będzie rozwijał jeszcze lepiej. Szczęść Boże wszystkim, wszystkiego dobrego w tym nowym roku.